Cześć, witam wszystkich. A dzisiaj będzie pierwsza część omówienia, tak jak zapowiadałem, w sumie pewnego zagadnienia, a ściślej pewnej książki, dokładnie tej oto pozycji, czyli ORP Orzeł. Historia i hipotezy jego zatonięcia. Książka Huberta Jando. Bardzo krótkie omówienie, no więc, żeby nie przeciągać, zapraszam od razu na część zasadniczą odcinka. Miłego oglądania. No i popatrzcie, mamy tutaj książkę pana doktora Huberta Jando, ORP Orzeł, historia i hipotezy jego zatonięcia. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wydało i chyba tylko tam można ją kupić. Także w sklepie internetowym, także polecam. No tutaj jest właśnie informacja o muzeum. Oczywiście są tu podziękowania, spis treści. Jak widzimy, rozdziały są trzy. Pierwszy obejmuje historia okrętu od jego powstania do przedostania się do Wielkiej Brytanii w 1939 roku w październiku. Kolejny zawiera historię działań okrętu już z Wielkiej Brytanii. Opis patroli, bardzo szczegółowy, wiele się z niego nauczyłem. Aż do szóstego patrolu, w trakcie którego okręt zaginął. I tutaj moim zdaniem najciekawsza część, hipotezy zatonięcia ORP Orzeł i ich weryfikacja. Co najmniej jedną zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tu jest oczywiście, wiadomo, przedmowa, wprowadzenie. No i tutaj szczegółowo opisana budowa, mamy nawet plan. Wiele ciekawych, pięknych zdjęć z budowy okrętu. Prawie żadnego z nich nigdy wcześniej nie widziałem. Znaczy tych zdjęć z budowy to chyba nigdy w ogóle nie widziałem. A pozostałe też rzadko. Tu na przykład aparat torpedowy Orła. Wnętrze. No, mnóstwo ciekawych rzeczy. Ceremonia wodowania, poświęcenia okrętu. Tak, tutaj wszystko to jest widoczne, pokazane. Jak widzimy, wiele ciekawych zdjęć. Ciekawa rzecz dla kogoś, kto interesuje się historią. Ciekawa rzecz dla modelarzy. O, tutaj mamy zdjęcia wnętrza. Zdjęcia pomieszczenia pod oficerów, łącznie z drewnianym wyposażeniem. Całkiem sporo miejsca tam było. No i tu różne detale, rysunki wnętrza. I tak dalej, i tak dalej. No, nie mogę, wiadomo, pokazać całej książki. Są, jak widzimy, zdjęcia członków załogi, planów. No i to jest generalnie część pierwsza. I tu jest oczywiście już część druga. Z części pierwszej taka ciekawa, że no tu są te wszystkie dokumenty, które sporządzali w trakcie ucieczki Stalina. Tutaj jest plan w Tallinie, pokazane są uszkodzenia mola, jak orzeł tam wpłynął, to ono zostało uszkodzone w Tallinie. No i tutaj ciekawe zdjęcie ORP Wilk na pierwszym planie, orzeł na drugim, baza HMS Forth na kolejnym. No i tu oczywiście są zdjęcia z Wielkiej Brytanii, też wiele bardzo rzadkich, i oczywiście są również mapy. No i ostatnia część, w której generalnie pokazane są już tylko mapy i w której autor analizuje różne aspekty tego, co mogło się stać z orłem. Jest to niezwykle ciekawa rzecz, ale o tym później. No i tutaj oczywiście są załączniki, wykaz członków załogi Orła. Czy mamy coś jeszcze? Pewnie dodatkowo jeszcze są mapy.
Chyba nie ma indeksu, no ale to jakoś, a nie, no jest indeks, oczywiście, że jest indeks. Wszystko jest oczywiście profesjonalnie. Także tak w skrócie wielkim naprawdę ta pozycja wygląda. Co mogę o niej powiedzieć więcej? Myślę, że tutaj na jej podstawie omówią przynajmniej częściowo historię zaginięcia orła. Natomiast tutaj generalnie bardzo, bardzo polecam tę pozycję. Jest tu naprawdę wiele ciekawych informacji. No chociażby mamy tutaj historię zatopienia Rio de Janeiro, biorącego udział w niemieckiej inwazji na Norwegię. Nawet jest jakieś takie niezbyt wyraźne zdjęcie zrobione przez peryskop z orła po tym, jak statek ten właściwie okręt, statek zapalił się po trafieniu go przez nasz okręt podwodny. Bardzo szczegółowo jest to opisane, naprawdę. Jest to niezwykle cenna pozycja dla każdego, kto interesuje się wojną podwodną w trakcie II wojny światowej. Kogoś, zwłaszcza kto interesuje się historią polskiej marynarki wojennej. Więc myślę, że tutaj naprawdę gorąco polecam. No i wizytę w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni również bardzo gorąco polecam. Sądzę, że no, każdego, kogo interesuje temat nie tylko okrętów podwodnych, ale generalnie wszelka marynistyka, powinno to, że tak powiem, ucieszyć wizyta w takim właśnie muzeum. No dobrze, tak więc ta pozycja w takim wielkim skrócie się prezentuje. No i cóż, teraz jak zwykle będzie moje podsumowanie odcinka. No tak jak zazwyczaj to czynię. To jest już wszystko w dniu dzisiejszym. No i myślę, że w kolejnym odcinku będzie bardziej szczegółowe omówienie na podstawie jednego z rozdziałów tego, co najprawdopodobniej stało się z orłem. No ale to już będzie w przyszłym odcinku. No i mam nadzieję, że będzie to też interesujące dla Was, tak samo jak było i dla mnie. No to cóż, dziękuję Wam za obejrzenie, dziękuję za wszystkie lajki, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszelką pomoc i wszelkie wsparcie. No i mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!